Cześć, witam Was na kanale Polska Piłka w serii, w drugim odcinku serii o polskich klubach grających w klasie okręgowej, a kiedyś te kluby grały w wyższych ligach. I dzisiaj wybierzemy się na Dolny Śląsk, a dokładnie do Wałbrzycha. Chciałbym Wam opowiedzieć historię, przybliżyć historię drużyny Górnika Wałbrzych. Górnik Wałbrzych powstał w 1946 roku i tą nazwą posługiwał się do roku 1992, gdzie po fuzji z Zagłębiem grano pod nazwą KP Wałbrzych. W 1997 Górnik powrócił do swojej nazwy i pomiędzy sezonami, w sezonach jeszcze 2008-2002 klub występował pod nazwą sponsora, nazywało się to wtedy PWZS, czyli Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Takich nazw używał dzisiejszy Górnik. Górnik największe sukcesy odnosił w latach 80. Największym ich sukcesem było szóste miejsce w pierwszej lidze, czyli tak jak gdyby dzisiaj w Ekstraklasie. Górnik w sezonach 83-84 i 85-86 zajął w tej lidze rozgrywkowej szóstą pozycję. Górnik również był trzykrotnie w półfinale Pucharu Polski w latach 54-55, 56-57 i jak również 87-88. Zdobywał on również Mistrzostwa Polski Juniorów w latach 1968-1973 i zdobył też wicemistrzostwo Polski Juniorów w 1961 roku. Górnik w pierwszej lidze w sezonie 83-84, czyli tym, w którym grał najlepiej, zajął szóstą pozycję, zdobył 31 punktów, 11-krotnie zwyciężał, 9 remisów i 10 porażek odnotował zespół z Wałbrzycha. W sezonie 84-85 również w pierwszej lidze Górnik zajmuje miejsce 8, zdobywa 29 punktów, zwycięża 8 razy, 13 razy remisuje i ponosi 9 porażek. Następnym sezonem jest sezon 85-86, również w pierwszej lidze. Zajmuje on po raz drugi w swojej historii szóstą pozycję. Tutaj Górnik zdobywa 30 punktów, zwyciężając 10-krotnie, 10-krotnie remisuje i 10-krotnie przegrywa. W sezonie 86-87 Górnik zajmuje miejsce 10. Zdobywa 25 punktów, 10-krotnie zwyciężając, 7-krotnie remisując i 13 razy Górnik przegrywa. Sezon 87-88, tu niestety Górnik zajmuje 14 pozycję, ale jeszcze to daje utrzymanie w pierwszej lidze. Spadały wtedy dwa zespoły, Górnik się utrzymał. Zdobył 24 punkty, 6-krotnie zwyciężając, 11 razy remisując i 13 razy przegrywając. W sezonie 88-89 niestety następuje spadek Górnika do Ligi Drugiej. Zajmują oni 15 pozycje i zdobywają w 30 kolejkach 15 punktów, 7 razy zwyciężając, 5-krotnie remisując, 18 razy przegrywając. Po spadku do drugiej ligi w sezonie 88-89 Górnik wycofuje się z rozgrywek, ale bierze jeszcze udział już jako czwartoligowiec w rozgrywkach regionalnych Pucharu Polski, które wygrywa i Górnik od sezonu 2008-2009 występuje w czwartej lidze. W sezonie 2008-2009 awansuje on do trzeciej ligi i tutaj w sezonie 2009-2010 awans jako Beniaminek
Górnik zajmuje tam pierwszą pozycję, zwycięża 21, zdobywa 66 punktów, zwycięża 21 razy, 3 razy remisując i tylko ponosząc tylko 6 porażek. Także jest to bardzo dobry start Beniaminka. W sezonie 2010-2011 Górnik jako Beniaminek drugiej ligi zachodniej, bo wtedy mieliśmy podzielone na dwie ligi, czyli była zachodnia i wschodnia, zajmuje 10. pozycję, zdobywa w niej 48 punktów, 12-krotnie zwyciężając, 12 razy remisując i ponosząc 10 porażek. Górnik występuje w drugiej lidze do sezonu 2014-2015, kiedy niestety spada do trzeciej ligi. Po spadku zajmuje on drugie miejsce, zdobywając 78 punktów, 25 zwycięstw, 3 remisy, 6 porażek, co kwalifikuje zespół Zabrza do baraży. W finale baraży o mistrzostwo trzeciej ligi wygrywa on wtedy z klubem sportowym z Polkowic 1-2 i kwalifikuje się do baraży o drugą ligę. No ale tutaj ulega warszawskiej Polonii. Pierwszy mecz wprawdzie u siebie remisuje 1-1, ale w drugi przegrywa w Warszawie 1-0. Więc sezon 2016-17 Górnik rozpoczyna w trzeciej lidze. Zajmuje w niej 17 miejsce, zdobywając tutaj 26 punktów, 6-krotnie zwyciężając, 8-krotnie remisując i ponosząc 20 porażek. Niestety jest to sezon spadkowy i Górnik spada do czwartej ligi. W czwartej lidze w sezonie 2017-18 Górnik zajmuje 5. pozycję, zdobywa 51 punktów, zwyciężając 16-krotnie, 3-krotnie remisując i 11-krotnie przegrywając. Następny sezon czwartoligowy, jest to dla Górnika sezon 2018-19 i Górnik zajmuje w lidze, w czwartej lidze zajmuje drugie miejsce, ale z powodów finansowych wycofuje się z rozgrywek i niestety tu zalicza duży spadek, bo niestety sezon 19-20 rozpoczyna już w klasie A w grupie pierwszej Wałbrzyskiej, zajmując tam 7. pozycję, zdobywając łącznie 24 punkty, 7-krotnie zwyciężając, 3-krotnie remisując i 5-krotnie przegrywając. I w sezonie poprzednim, czyli w sezonie 2020-21, Górnik zdobywa awans do klasy okręgowej z kompletem 81 punktów, wygrywając A klasę z Kretesem i deklasując resztę drużyn, odnosząc w niej 27 zwycięstw bez remisu i bez porażki. Dzisiaj Górnik, w tym sezonie Górnik będzie zaczynał jako Beniaminek klasy okręgowej. No i zobaczymy, jak sobie Górnik poradzi. Miejmy nadzieję, że ten zasłużony klub, który na dzień dzisiejszy występuje w okręgówce, będzie awansował do wyższych lig, bo jest na pewno klubem zasłużonym i jest najlepszym klubem w swojej klasie rozgrywkowej w strefie wałbrzyskiej, w Dolnośląskiej. Życzymy Górnikowi szybkiego powrotu do lepszych czasów i oby kibice Górnika mieli z powrotem powody do dumy.